Latać każdy może, czyli piąty piknik modelarski. Sobotniego popołudnia w Radzyniu Podlaskim odbył się piąty piknik modelarski, gdzie swoje samoloty i umiejętność ich pilotażu zaprezentowali jedni z najlepszych modelarzy z całej Polski. Wszystko rozpoczęło się oficjalnie o godzinie 13, lecz modelarze przyjeżdżali na miejsce pikniku już dzień wcześniej. Przywozili ze sobą różne modele, od szybowców przez helikoptery, aż nawet po odrzutowce. Pogoda całe szczęście dopisała, ku uciesze wszystkich uczestników, a przede wszystkim organizatorów, czyli klubu RC Radzeń Podlaski. Czyste, słoneczne niebo i lekkie podmuchy wiatru to idealne warunki na taki meeting. Wszystko odbyło się w przyjaznej i miłej atmosferze, a pasja, którą było widać u modelarzy, to coś wspaniałego. Jak zaznaczał jeden z organizatorów, to były pokazy i wspaniała rozrywka, a nie zawody. Główną różnicą od zawodów było to, że oceniali oni siebie nawzajem i wybierali zwycięzców w trzech organizowanych kategoriach, a nie jak ma to miejsce na profesjonalnych zawodach, gdzie loty oceniają specjalnie wybrani sędziowie. Chodziło przede wszystkim o ukazanie publiczności tej wspaniałej pasji i wielkiego wysiłku włożonego, czy to w konstruowaniu własnego modelu, czy to w umiejętność jego pilotażu. To piknik, gdzie mogli spotkać się także najbardziej zapaleni modelarze z całej Polski, by przy grillu i piwie powymieniać się spostrzeżeniami lub po prostu poprzebywać z ludźmi dzielącymi z nimi pasję. Oto najlepsi modelarze w poszczególnych kategoriach. Kategoria pierwsza. Najlepsza akrobacja samolotu RC. Miejsce pierwsze. Paweł Czyżykiewicz z Chrzanowa koło Krakowa. Miejsce drugie. Darek Sobaszek z Kraśnika. Miejsce trzecie. Maciek Mazurek z Chełma. Kategoria druga. Najlepsze loty szybowcowe RC. Miejsce pierwsze – Maciek Zawadzki z Lublina. Miejsce drugie – Kazimierz Deleżuch z Warszawy. Miejsce trzecie – Jerzy Wołowik z Radzynia. Kategoria trzecia – najładniejszy model redukcyjny RC. Miejsce pierwsze – Krzysztof Majewski z Przemyśla. Samolot odrzutowy F-15. Miejsce drugie – Darek Frączek z Kraśnika. Dwupłatowy samolot z okresu międzywojennego Tiger Mod. Miejsce trzecie Aleksander Kowalski z Pionek. Dwupłatowy samolot akrobacyjny Little Tut. Przybyli modelarze z następujących miejscowości: Białystok, Warszawa, Siedlce, Stoczek Łukowski, Zamość, Chrubieszów, Łuków, Pionki, Kraśnik, Dęblin, Świdnik, Lublin, Tarnobrzeg, Przemyśl, Kraków, Parczew oraz Radzyń Podlaski. Klub modelarzy RC z Radzynia sobotnim piknikiem włączył się w obchody 550. rocznicy powstania naszego miasta. Impreza ta odbyła się dzięki sponsorom i szczególne podziękowania kierujemy dla pana dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury Roberta Mazurka, głównego sponsora imprezy. Pani dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego Ewy Grodzkiej, pana prezesa Radzyńskiej Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek Edwarda Bajko, pana Jana Skrzypczaka, właściciela tartaku w Skokach, pana wójta gminy Radzyń Podlaski Wiesława Mazurka, kolegów modelarzy z Kraśnika, Radzyń Info, patrona medialnego.
powiedzą. Thank you.
Jacek! Macie chłopie, no. Jak to ma być? A to Maćka! Tak! To Maćka! Tylko pod kątem zobaczy. Tak, tak, tak. A, Maciek, nie! Jest, Paweł tam leży. Siądź na chwilę.
zapraszamy. Zapraszamy wszystkich do zdjęcia. Mów co? Mówmy z tego, z parka zrobić. Nie, 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 nie